Dzień dobry. Dzisiaj parę słów na temat COVID-a. Minęło już sporo miesięcy, od kiedy zagościł w naszym życiu. Postanowiłem podzielić się moimi obserwacjami na temat tego, kto choruje, kiedy choruje i jak człowiekowi można pomóc. Zacznijmy od tego, kto narażony jest na ciężki przebieg COVID-a. Jak wiemy, ten patogen atakuje dźwig pourodzeniowy i przedurodzeniowy pacjenta. Więc możemy wnioskować, i tak się faktycznie dzieje, kto będzie narażony na ciężkie objawy COVID-a. Jak wiemy, dźwig połączony jest z układem nerwowym. Osoby, które mają rozchwiany układ nerwowy, czyli nadaktywny dźwig albo nie daj Bóg osłabione, są predysponowane do tego, żeby w pełni rozwinąć chorobę. Jak obserwujemy pacjentów chorych z powodu COVID-a, to widzimy, że występują u nich objawy z ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia pamięci, koncentracji, depresja, niechęć życia, brak woli walki. Występują objawy z nerwów czaszkowych. Wszyscy wiemy o zaburzeniach węchu i smaku, ale pacjenci zgłaszają również dolegliwości związane z nerwem wzrokowym, słuchowym, trójdzielnym nerwem twarzowym, czyli z nerwami wychodzącymi z czaszki. No i mnogość objawów związanych z COVID-em może sugerować, że zaburzeniu ulega również funkcja nerwów obwodowych. I to by pokrywało się z tym, o czym mówi medycyna chińska na temat COVID-a. Atakuje tworzenie energii pourodzeniowej, czyli dżing pourodzeniowy, a przede wszystkim tai yin i środkowy ogrzewacz. I wpływa dość szybko i dość mocno na dżing przedurodzeniowy. Stąd wiemy, że osoby, które przed kontaktem z patogenem mają zaburzony układ nerwowy, zaburzony dźwig, mają większą szansę niestety na rozwinięcie pełnej choroby, ciężkich objawów. Jak można rozpoznać tych ludzi? Badając puls. Ja nazywam ten puls pulsem korporacyjnym. To jest puls, który występuje u osób, które pomimo tego, że próbują coś zrobić ze swoim zdrowiem i ze swoim życiem, zmieniają styl życia, jedzenia, szukają terapii, w tym terapii akupunkturowej, ale cały czas tkwią w pracy. W pracy myślą o pracy, po pracy myślą o pracy, mają przeważnie problemy ze spaniem, ponieważ myślą o pracy. Spotykając się z ludźmi poza pracą, myślą o pracy, są przystymulowani. Czyli mają nadaktywny dźwig. Można to przełożyć na rozumienie medycyny akademickiej, czyli mają zaburzoną relację w funkcji układu współczulnego i przywspółczulnego. Czyli są permanentnie w stanie gotowości bojowej. I u tych właśnie pacjentów rozpoznaję puls, jak go nazwałem, korporacyjny. Jest to puls pobudzony, bardzo napięty i nierzadko cienki. O czym mówi ten puls? Mówi o przewlekłym wyczerpaniu organizmu i przewlekłej stymulacji, o utrwaleniu stanu pobudzenia Wei Qi, permanentnej gotowości bojowej. To wyczerpuje, a taki organizm zapomniał, jak to jest się regenerować. Więc nie ma tej równowagi między aktywnością i brakiem aktywności. Nawet jeśli taki człowiek próbuje być nieaktywny, to w tej nieaktywności i tak cały chodzi w środku i cały czas zużywa swoją energię. I te osoby faktycznie ciężko przechodzą COVID-a. Drugą grupą pacjentów, którzy narażeni są na COVID-a, głównie na zaburzenia węchu i smaku, a czasami innych nerwów czaszkowych, to osoby, u których badamy puls związany z suchością i z niedoborem krwi. Puls jest szeroki, a miękki, rozpływny, bez wyraźnych granic. Nie? Czyli widzimy, że u nich występuje niedobór yang i niedobór krwi. I to są dwie podstawowe grupy pacjentów. Pierwsza z nich przechodzi bardzo ciężko przez infekcję spowodowaną COVID-em. Druga grupa generalnie czuje się dobrze, ale zaburzenie węchu i smaku bardzo im utrudnia życie. Jak wszystko dobrze pójdzie, to
W ciągu 2-3 tygodni nerwy powracają do swojej pierwotnej funkcji i wraca węch i smak. Jak coś pójdzie gorzej i nie zregenerują się prawidłowo, no to potrafi się utrzymywać przez parę miesięcy. No i jest też grupa osób, które przechodzą COVID-a bezobjawowo, przynajmniej tak mówią. Można powiedzieć, że objawy się pojawiają, tylko nie zawsze były kojarzone z infekcją. Czym są te objawy? To swego rodzaju duszność. To nawet nie jest duszność, to jest kwestia zmęczenia oddechowego. To jest tak, że przez paręnaście dni, parę dni, nic im się nie chce. Mają totalny brak sił, nie chce im się ruszyć, są bardzo osłabione. To są osoby, które przed kontaktem z patogenem już wykazywały objawy niedoboru yang. I COVID nasila. Wiadomo, że jeśli organizm ma kontakt z jakimś patogenem, to zaczyna z nim walczyć, zaczyna z nim wchodzić w interakcję i wtedy nie ma energii, nie ma siły na inne aktywności. Ale to znamy z innych infekcji. Tylko przy innych infekcjach, na przykład przy grypie sezonowej, pojawiają się inne objawy, które sugerują świeżą infekcję wirusową, czy w ogóle świeży patogen. Tutaj występuje tylko zmęczenie. Więc jak wspomniałem, wiele pacjentów dopiero po czasie myśli o tym, że prawdopodobnie przeszła przez COVID. Więc mamy trzy grupy pacjentów, które przechodzą przez COVID objawowo. Pierwsza grupa, puls korporacyjny, wyczerpanie jing, nadaktywność jing, ciężki przebieg. Druga grupa, niedobór yang, niedobór krwi, to osoby, które wykazują objawy ze strony nerwów czaszkowych. I trzecia grupa osób generalnie przewlekle zmęczonych z niedoborem yang, u których wirus nasila objawy zmęczenia, niechęci, niemocy. No ale też są osoby, czwarta grupa, które mają kontakt z COVID-em i nie mają w ogóle żadnych objawów. No i słyszy się o tym, że w danej rodzinie dwie osoby przechodziły przez COVID-a, czy ciężko, czy lekko, a pozostali członkowie rodziny, gdzie kwarantannę spędzali razem w czterech ścianach, 24 godziny na dobę, nie mają żadnych objawów. Co więcej, badania nie wykazują, żeby miały kontakt, żeby się zaraziły. To świadczy o tym, że są to osoby odporne. Więc okazuje się, że niekoniecznie wiek, niekoniecznie płeć, niekoniecznie religia, wyznanie, cokolwiek predysponuje do ciężkiego przebiegu, ale właśnie wyczerpanie. Więc wiemy, że nie każda osoba starsza będzie miała ciężki przebieg, czy w ogóle zachoruje. I też słyszy się o osobach starszych, które nie chorują. Ok. Więc to są osoby, które... to jest podział osób, które chorują na COVID-a. I teraz jak możemy im pomóc? Diagnozując pacjenta COVID-owego, może się trafić, że ktoś z waszych bliskich, mam nadzieję, że nie, ale ktoś z waszego otoczenia będzie miał COVID-a i będziecie chcieli mu pomóc. Badajcie puls. Jest to faktycznie wirus nowy. Z takim pulsem nie spotykałem się w latach poprzednich. I to jest puls, który na pozycji płuc daje dość dziwną jakość. Ja to określam jako, można to nazwać śluzem. To są jak gdyby bardzo zbite kuleczki, które wibrują na pozycji płuc. To jest pierwsza pozycja. U większości, o ile nie u wszystkich, występuje na pozycji jelita cienkiego totalny brak energii. Ta pozycja jest absolutnie pusta. I bardzo często u osób, które mają cięższe objawy, występuje nadaktywność jing, czyli na tej pozycji, którą badamy pod pozycją nerek. Jest jeszcze u części pacjentów jest jeszcze jedna
jeden element, który możemy wyczuć i to jest niedobór energii śledzionej. Na pozycji śledzionej wyczuwamy puls pusty albo niedobór linii śledzionej. Niedobór linii śledzionej badamy tak, że idąc czy badając od spodu puls, najpierw wyczuwamy linii śledziony, potem jang śledziony, potem żołądek. Więc na poziomie linii śledziony jest niedobór, jest bardzo słabo, a jang śledziony jest nadaktywny. Więc albo w ogóle puls śledziony jest słaby, albo występuje niedobór linii śledziony. I teraz jak tym pacjentom można pomóc? Jak możecie się domyślać, tych obserwacji i doświadczenia nie mam ogromnego, ale jakieś tam jest, więc postaram się Wam to przekazać. Więc pierwszym podstawowym punktem, który jest niezwykle istotny u pacjentów covidowych, to jest punkt płuco-1, który poza tym, że otwiera klatkę piersiową, czyści płuca z gorąca, to jest punktem wpływającym na tajin, wzmacnia tajin. I to jest niezwykle istotne. Jak wiemy, tajin pełni funkcję transformacji i ma duży związek z nawilżeniem organizmu. I to jest coś, co często obserwujemy u pacjentów covidowych, czyli suchość. Często było tak, że nie miałem okazji badać pulsu, ale pacjenci albo znajomi przysyłali mi zdjęcia języków swoich bliskich, którzy chorowali. I wspólny mianownik dla tych wszystkich obrazów języków to to, że język był wysuszony. W niektórych przypadkach był kołkowaty. To świadczy o dużym niedoborze ginie, cennych płynów u tych ludzi, więc bardzo ważne jest nawilżenie. I w tym aspekcie zadziała punkt płuco-1. I tutaj wymuszona przerwa, przepraszam, będzie cięcie. Rozładował się akumulator w kamerze. Okej, mówiłem o punkcie płuco-1, o tym, że usuwa gorąco z płuc, nawilża płuca, nawilża organizm i mówiłem również o tym, że jak istotną kwestią jest stan wysuszenia pacjentów, którzy przechodzą przez COVID. Dlatego tak ważne jest, żeby byli nawilżani. Woda to jedno, ale wiemy, że to, co najlepiej nawilża, to wywary. Wywary owocowe, czyli kompoty i wywary jarzynowe, czyli buliony. I warto tym ludziom to podawać. Jak wspomniałem wcześniej, objawy zaburzenia JING powodują u nich objawy, które możemy nazwać depresją, niechęcią, niemocą, nie mają ochoty do jedzenia, nie mają pragnienia. Więc warto im podstawiać pod nos, niech wypijają co chwilę parę łyków przynajmniej. Bardzo ważne jest nawilżenie. Więc mamy płuco-1. Kolejnym punktem, niezwykle istotnym, jest punkt jelito cienkie 1. Jak wspominałem, bardzo często na pulsie pacjentów covidowych będziemy wyczuwać słabość. I punkt płuco-1 jest punktem kluczowym. Dlaczego tak bardzo podkreślam, że jest punktem kluczowym? Ponieważ zauważyłem, że samo użycie punktu płuco-1 nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. A dołożenie punktu jelito cienkie 1 zmienia sytuację i energia pacjenta bardzo się poprawia. Kolejny punkt, który może Wam się przydać, jak będziecie chcieli pomóc, nie jeśli, tylko kiedy będziecie chcieli pomóc pacjentom covidowym, to punkt śledziona 20. Jak wspominałem, u części pacjentów będziemy diagnozować niedobór czy śledziony, czy niedobór linii śledzionej. I wtedy zamiast płuca-1 możecie pokusić się o nakłucie punktu śledziona 20. Kolejny punkt związany jest z terapią zaburzeń węchu i smaku. Jak wiemy, istnieje taki punkt, który oczyszcza narządy zmysłów. Narządy zmysłów to są wrota, poprzez które nasze szem wchodzi w interakcję ze światem. No i podczas choroby covidowej mamy zaburzenia węchu i smaku. Jak wspomniałem, u niektórych pacjentów również pozostałe narządy zmysłu są zaburzone, ale te występują najczęściej. I ten punkt, który właśnie oczyszcza narządy zmysłów, to jest punkt Dumaj 23.
Pewnie wcześniej kojarzyliście go z terapią kataru, zaburzeń widzenia, źle powiedziane, katary, wszystko co związane z nosem, nosogardzielą, oczami. Okazuje się, że jest bardzo pomocny i przyspiesza powrót nerwu węchowego i smakowego do normy. I wtedy używam kombinacji jelito cienkie 1 właśnie z tym punktem Dumaj 23. I jeszcze jeden punkt, o którym chciałbym wspomnieć, to punkt pęcherzyk żółciowy 39. Wydaje mi się, że po raz pierwszy, część z Was mnie zna, zajmuję się akupunkturą 20 lat, chyba po raz pierwszy w swojej karierze z rozmysłem i ze zrozumieniem użyłem, i to z efektami, właśnie tego punktu. Pęcherzyk żółciowy 39. Jak wiemy, jest to punkt mistrzowski, punkt Hui, a dla szpiku, czyli dla Jing. U pacjentów, którzy już są po chorobie, ale nie mogą się pozbierać, a stan słabości, złego samopoczucia przedłuża się, a czasami im towarzyszą większe bądź mniejsze dolegliwości, ale tą dominującą jest właśnie taka niemoc, obezwładniająca niemoc, która może się utrzymywać tygodniami. I w takich przypadkach to właśnie ten punkt, pęcherzyk żółciowy 39, może być bardzo, ale to bardzo pomocny. Niewiele jest tych punktów. Tak jak mówię, obserwacji miałem trochę, a nie nazbyt dużo. Chciałbym mieć więcej. Ale te punkty wydają się być kluczowe, więc powtórzę. Płuco 1, jelito cienkie 1, śledziona 20, a dumaj 23 i pęcherzyk żółciowy 39. Tylko pamiętajcie, zawsze robimy akupunkturę opartą na diagnozie, więc diagnozujemy pulsa, diagnozujemy pacjenta, badamy jego puls i na podstawie pulsu wybieramy jeden z tych punktów. Może się zdarzyć w niektórych przypadkach, że inne punkty będą potrzebne. Ale badajcie puls i te pozycje, które są osłabione, starajcie się użyć. Przypomnę jeszcze o pozycji płuc, która jest dość wyjątkowa w chorobie covidowej, czyli śluz. Coś twardego i drżącego na pozycji płuc, wtedy płuco 1. I okazuje się, że akupunktura może być bardzo pomocna dla tych pacjentów. To oczywiście, to nie jest tak, że wydarzy się cud i nastąpi cudowne ozdrowienie. Tak się nigdy nie dzieje. Natomiast naprawdę możecie bardzo pomóc osobom z chorobą covidową. Mam nadzieję, że takich osób będzie jak najmniej, albo nie będzie ich wcale za chwilę. No ale jeśli będziecie mieli kontakt w domu, w pracy, gdziekolwiek i będziecie mieli okazję zrobić akupunkturę, naprawdę warto, bo efekty są niezłe. Mnie zdumiały. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie COVID-a, piszcie. Jeśli tylko będę w stanie, chętnie na nie odpowiem. Ale najlepiej byłoby, i tego Wam życzę, żeby COVID nikogo z Was nie dotknął. Trzymajcie się, do zobaczenia.